W porcie okręt podwodny nie bardzo ma miejsce na manewry. Poza tym port Wewak będzie broniony. Na pewno jest tam piechota, artyleria, mogą być wrogie okręty. Plan był ryzykowny, ale tylko tak Morton mógł przeprowadzić rekonesans. 15 kilometrów dalej obserwatorzy Oahu dostrzegają japoński niszczyciel. Podwodniacy zwykle nie atakują niszczycieli. Mają zatapiać statki handlowe. Muszą zadecydować, czy cel jest wart ataku, czy jest wart tak ogromnego ryzyka. Nie chodzi tylko o cel, ale i o miejsce. Morton powinien wypłynąć z portu i poczekać na wroga. W ten sposób byłby znacznie bezpieczniejszy. Ale kapitan postanawia zaatakować. Japończycy nie mieli wielu niszczycieli. Te okręty były dla nich cenne, tak samo jak ich elitarne załogi. Kiedy Amerykanie zatapiali japoński okręt, Japończycy tracili nie tylko sprzęt, ale i doświadczonych marynarzy, tracili pieniądze i wysiłek włożony w budowę tej potężnej broni. Przed atakiem kapitan Oahu podejmuje ryzykowną decyzję. Przekazuje peryskop swojemu zastępcy. Komandor porucznik Dudley Morton miał własny styl kierowania atakiem. Inaczej niż większość kapitanów, przekazywał peryskop zastępcy, by panować nad całą sytuacją, a nie nad jej wąskim wycinkiem widocznym przez peryskop. Gdy obserwuje się cel przez peryskop, bardzo łatwo zapomnieć o całej reszcie. Morton uważał, że znacznie lepiej jest ustąpić miejsca zastępcy i kontrolować całe, wciąż zmieniające się pole bitwy. Wolał mieć szerszy obraz wydarzeń. Za peryskopem staje Richard Hetherington O'Kane. Patrzący przez peryskop oficer musi określić prędkość celu, jego lokalizację i kurs. Ma na to kilka chwil. Otrzymuje dodatkowe informacje, ale ciężar decyzji spoczywa na nim. Odległość 2012 metrów i maleje. O'Kane podaje dystans do niszczyciela. Dudley Morton planuje atak. Trójka ognia. Poszła. Trzy torpedy to 1/8 całego uzbrojenia Oahu. Ale w ten sposób Morton zwiększa szanse na zwycięstwo. Kiedy trzy pierwsze torpedy mijają cel, Morton zwiększa współczynnik prędkości niszczyciela do 20 węzłów i strzela. Znowu nie trafia. Oahu zmarnował sporo amunicji. Co gorsza, przykuł uwagę niszczyciela. Kiedy okręt płynie pod wodą i nikogo nie zaczepia, jest bezpieczny. Ale kiedy wystrzeli torpedę, ujawnia wrogowi swoją lokalizację. Ale Morton nie zamierza się zanurzać. Zostawia nawet wysunięty peryskop, czym zdradza swoją pozycję. W wyrzutniach dziobowych ma jeszcze dwie torpedy. Niszczyciel atakuje. Staranowanie okrętu podwodnego to prosta, ale skuteczna taktyka. Oahu jest tak blisko, że jeśli torpedy nie trafią, nie zdąży uciec. Jedynym wyjściem jest ryzykowny strzał zwany chwytem za gardło. Morton celuje w dziób niszczyciela. Nie miał wyjścia. Niszczyciel był wystarczająco szybki i zwrotny, by wbić go w dno. Morton musiał zaatakować. Musiał spróbować przejąć inicjatywę. Niszczyciel się zbliża. Liczy się każda sekunda. Jeśli Morton wystrzeli z odległości ponad 1000 metrów, wróg będzie miał czas na zwrot. Jeśli z odległości mniejszej niż 700 metrów, torpedy nie zdążą się uzbroić. Dwójka, ognia.
odpala dwie torpedy. Niecałą minutę po niecelnych strzałach druga torpeda trafia w cel. Uszkadza kadłub niszczyciela. W celu. Wahoo zanurza się pod wrogi okręt, by uniknąć zderzenia.